Widzimy, że nie zawsze musi być poważnie, nie zawsze muszą być dokumenty, ale mówię, również może być zabawa. Obsługujecie państwo również dzieci, prawda? Czy ta maskotka jest dla jakiegoś dziecka przeznaczona? Dla takiego dziecka, które będzie bardzo naburmuszone. Jak masz na imię? Magda, powiedz mi, idą święta, prawda? Magda, powiedz mi, dzisiaj otrzymasz jakąś paczkę, prawda? A co, na co liczysz? Co chciałabyś, żeby w tej paczce było? Chciałabym, żeby w tej paczce była lalka, kotek zabawkowy i chciałabym, żeby jeszcze były słodycze. Z czym cię kojarzą święta? Lubisz święta, taki okres świąteczny? Lubię święta. Powiedz mi, będzie choinka w domu? Będzie choinka, tak? A co byś sobie życzyła? Sobie, swoim rodzicom, swojej rodzinie na święta? Wesołych świąt, tak? Żeby było ciepło w domu, prawda? Żebyście byli wszyscy przy wigilijnym stole, tak? Dziękuję ci ślicznie. Jest, proszę. Jest lalka i kotek, no rewelacyjnie. O takich marzyłaś? Super. To, czyli one trafią też pod choinkę. Piękna. Możesz nam pokazać tą lalkę? Możesz pokazać? No rewelacyjnie. No, pokaż kotka jeszcze. Jak się kotek będzie nazywał? Kotek będzie się nazywał. A laleczka? Lalka będzie się nazywał. Pani Agato, widzimy w tym roku bardzo dużo zabawek. Tak. Bardzo się cieszymy z zabawek, ponieważ w tym roku również szkoła podstawowa włączyła się do akcji zbiórki żywności i właśnie pani katechetka stworzyła zbiórkę zabawek i właśnie dlatego mamy więcej. I mamy zabawek, tak, dzięki właśnie pomocy szkoły podstawowej. Także w tym roku super naprawdę, jeżeli chodzi o zabawki, również jeżeli chodzi o żywność. I jest telefon, i jest żelazko. Tak, i mamy nawet piękną właśnie skaczące małpki, ponoć rewelacja. Rewelacja. Czy pani z Caritasu już grały? Nie, jeszcze nie. Ale jest też również szufelka ze zmiotką. Tak, no to jest po prostu, tak. I mamy nawet chyba muchę, nie wiem, czy to jest myszka. Aha, o, a to w komplecie? W komplecie, otrzymaliśmy to w komplecie, oczywiście. O, a pani ma doktora jakiegoś tutaj chyba, nie, to nie jest doktor. A ja szukam dla dziewczynki właśnie, szukam tutaj, bo chcę mieć grę jakąś, żeby... No to super. A teraz co? Dżem? Też. Pani dała? Nie. Dałam. Tak? Tak. Pani, ja włączam ciastka też. Ja tu tak włączę ciastka. Dajcie go. Tak. Pani Stefaniu, w chwili obecnej pakuje pani, kompletuje pani paczuszkę dla potrzebującej osoby. Tak. Możemy zobaczyć? Proszę uprzejmie. Mielonka, serek. Tak. Słodycze. Czekolady, słodycze, cukier, kasza, ryż, no olej. No i chyba najważniejsza rzecz, puszka, jaką widzimy, barszcz na stół wigilijny. Tak, tak. Ale również widzimy, są nawet właśnie wędliny. Wędlina też, tak, oczywiście. Masa makowa, rewelacja. Tak, tak. Dla rodzin wielodzietnych. Tak. Stefaniu, mamy już skompletowaną tą paczuszkę. Widzimy, tak. Jest to również paczuszka dla rodziny wielodzietnej, tak? Dla ilu osób taka paczuszka jest przygotowana w tym momencie? Na cztery osoby. Tu cztery, a druga paczka to razem 8. Razem 8 osób, tak? Tak. Zebraliśmy kilogramów w tym roku? W tym roku zebraliśmy tonę 780 kg, także sporo, naprawdę, i bardzo się cieszymy.
Wczoraj wolontariusze policzyli czekolady. Musiały dziewczyny policzyć. 4 kartony czekolad, razem 586 czekolad. Także dla wszystkich na pewno starczą. Bardzo bym chciała w tym momencie podziękować naszym wolontariuszom. Podliczyłyśmy już szkolne koła i było około 85 osób. Jest naprawdę bardzo fajne, że w tym roku właśnie wzięły udział 3 szkoły, że się włączyli się również do akcji rodzice. Za to serdecznie jeszcze raz dziękujemy. W tym roku korzystają również mieszkańcy gminy Budzk. Oczywiście, jak najbardziej, tak jak co roku, mieszkańcy gminy Budzk przyjeżdżają również po paczki. Są to osoby z Werblini w tym roku, ze Starzyna, mamy jedną rodzinę, mamy z Rucewa, z Błądzichowa, także z Łebcza też jest jedna rodzina, także naprawdę staramy się w tym roku patrzeć wszędzie tam, gdzie jest potrzeba. W tych ilościach, w tych statystykach mamy więc zwyżkę tych darów w tym roku? Jeżeli chodzi o gminę, tak. Jeżeli chodzi o gminę, to zwiększymy nam się rodziny, zwłaszcza jeżeli chodzi o Werblinie, jeżeli chodzi o Starzyno. Natomiast jeżeli chodzi o Pucz, to sądzimy, że będzie tak samo też w roku. A jak się nie ma, to nie jeśli chce nie... To mnie zapomnij, o mnie się nie ma. My ich prześcigamy. Kogo? My jesteśmy tak szybkie winy, my się prześcigamy. Wyjątkowy dzisiaj dzień, bo dostała pani dla córki wózek. Tak, wózek dostałam. Dla wnuka albo dla wnuczki. To bardzo taka naprawdę niespodzianka chyba. Tak, bardzo. Proszę mi powiedzieć, bardzo zadowolona jestem. Jak pani dzisiejszą akcję ocenia? Bardzo bogate widać paczki. Super, bardzo, bardzo fajnie. Naprawdę dużo, tak. Lepsze niż w zeszłym roku, tak. Lepsze niż w zeszłym roku? Tak, o wiele. A powiedzcie mi, dziewczynki, dostałyście coś? Tak. Co dostałyście? Zabawki, kosmetyki, tu na boku, bo ja poczekam. I fajnie.